Jan Filip Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam bardzo serdecznie, dzień panie dobry. Senatorze. Panie senatorze, godzinę temu na antenie radiowej Jedynki pan minister Krzysztof Szczerski mówił tak, w kontekście nie tylko wizyty prezydenta Francji w Polsce, ale w kontekście różnych wydarzeń z polityki międzynarodowej. Pan minister Szczerski mówił, opozycja może liczyć tylko na interwencję z zagranicy, bo nie jest w stanie do swoich racji przekonać wyborców. Ja się z tym nie zgadzam, że nie jesteśmy w stanie przekonać do swoich racji wyborców. Jeżeli pan minister Szczerski myślał o wymiarze sprawiedliwości, to jest po prostu rzeczą oczywistą, że to, co się dzisiaj dzieje ze strony rządzących, to jest koncentrowanie się na personaliach w sposób bardziej lub mniej udolny. A to, co doskwiera Polakom, to jest przede wszystkim przewlekłość postępowań. No ja bym chciał na przykład zobaczyć, że pojawi się taka oto propozycja, która powie w ten sposób, że jak emeryt ukradł cukierka, bo ostatnio głośna była taka sprawa, to jeśli w ogóle ma stawać przed sądem, to staje przed sędzią pokoju albo przed referendarzem sądowym, a nie angażuje w pełni zawodowego sędziego. Żeby mógł stanąć przed sędzią pokoju, to trzeba zmienić konstytucję. Zdaje się, że państwo nie złożyli takiego wniosku. Dobrze, i takiego projektu ustawy, i takiego projektu zmiany konstytucji. Ja powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem już parę dni temu. I ja mogę zadeklarować z mojej strony, że będę robił wszystko, żeby nakłonić Pawła Kukiza, że tak powiem, naszego współkoalicjanta, do tego, aby jak najszybciej taki projekt złożył. Ale miał 4 lata ostatniej kadencji, no dobrze, tego nie zrobił. Ale ja nie biorę odpowiedzialności za poprzednie nie, ale 4 ja, lata Pawła ja Kukiza. Nawet, ja nie obarczam pana odpowiedzialnością za 4 lata pierwszej kadencji w Sejmie pana Pawła Kukiza i jego ugrupowania, ale jednak fakt jest taki, że postulat, o którym pan wspomniał, czyli sędziowie pokoju, był jednym z głównych, można powiedzieć, czołowych postulatów ruchu Kukiz 15 i przez 4 lata ubiegłej kadencji ruch Kukiz 15, poza tym, że bardzo często mówił, jak Polsce są potrzebni sędziowie pokoju, to nic więcej w tej sprawie nie zrobił. Nie zrobił w taki sposób, żeby można z tą sprawą było ruszyć, czyli procedować. Nie przedstawił zmian w konstytucji umożliwiających wprowadzenie tego typu rozwiązań. Nie zaproponował ustawy, która by wprowadzała tego typu rozwiązania. Tylko mówił, a nic nie robił. Dobrze, pani w takim razie zaprosi tutaj Pawła Kukiza i go dopyta, dlaczego przez ostatnie 4 lata tego nie zrobił. Ubolewam nad tym, że tego nie zrobił. Mogę zadeklarować, że będę go namawiał, aby to zrobił jak najszybciej, ale przecież ta instytucja nie musi się nazywać sędziowie pokoju. Ona się może nazywać w każdy inny sposób. Nie chodzi o nazwę. Tak, chodzi po prostu o to. Instytucję, która jest znana tak pod jest, tą nazwą, chodzi po prostu o to, aby doprowadzić do sytuacji, w której zakłócanie ciszy nocnej, strzelanie do gołębi, przynajmniej w takim aspekcie, które nie niesie zagrożenia dla życia ludzkiego, nie wiem, wybicie szyby sąsiadowi, nie było rozstrzygane przez zawodowego sędziego, który rozstrzygając tą sprawę musi przeprowadzić pewną ilość tych samych procedur, które przeprowadza, że tak powiem, rozpatrując sprawę o jakieś brutalne morderstwo na przykład, prawda? Mhm. To jest na przykład jedna z propozycji, która moim zdaniem przyspieszyłaby bieg postępowań. A dzisiaj tak naprawdę koncentrujemy się na to, na izbach dyscyplinarnych, na różnych innych rzeczach. Do izby dyscyplinarnej i spraw dyscyplinarnych za chwilę przejdziemy, ale panie senatorze, bo przepraszam, czy wie pan, ile w Polsce pracuje sędzia? Proszę pana, nie wiem, ile w Polsce pracuje sędzia, ale mogę pani powiedzieć tak, no z moich rozmów z sędziami, tymi, którzy się do mnie zgłaszali, nie jakimiś, że tak powiem, występującymi w mediach, tylko moimi kolegami, no to oni na przykład uważają, że ci sędziowie w pierwszej linii pracują bardzo dużo. Ale co to są sędziowie w pierwszej linii? Jacy to są sędziowie w pierwszej linii? Dobrze, ci, którzy... Znaczy, relację, którą ja miałem, tak? Chodzi o pierwszą instancję? Nie, no dobrze, to miałem... Mhm. To miałem relację taką z tymi sędziami, z którymi rozmawiałem, że w sądach rejonowych czy okręgowych sędziowie są zawaleni sprawami, a w sądach operacyjnych ten
człowiek, który ze mną rozmawiał, mówi, moja znajoma przyznała się w jakiejś rozmowie, że chodzi do pracy raz w tygodniu. I oni mówili, i ten sędzia mówił mi, nam chodzi o spłaszczenie struktury. Więc jeśli ja słyszę, że pan Ziobro mówi, będziemy działali na rzecz spłaszczenia struktury wymiaru sprawiedliwości i słyszę od tego sędziego, z którym rozmawiałem i którego znam, że on jest za tym, to się cieszę, ale na razie słyszę, że pan Ziobro mówi o spłaszczeniu struktury wymiaru sprawiedliwości, a tak naprawdę zajmuje się kwestiami zupełnie innymi, powiedziałbym personalnymi. No dobrze, ale powiem, bo ja się zastanawiam. Pan też użył tego argumentu na samym początku naszej rozmowy, że sprawy w sądach polskich bardzo długo trwają. Wiemy z kolei, no to jest statystyka, no ale zawsze ta statystyka coś tam nam mówi, że w polskim wymiarze sprawiedliwości w przeliczeniu na tak zwanego jednego mieszkańca Polski, obywatela Polski, no w gruncie rzeczy pracuje bardzo wielu sędziów. Jesteśmy na jednym z czołowych miejsc w Europie pod tym względem. Jeżeli chodzi o nakłady na wymiar sprawiedliwości, też liczone procentowo do budżetu państwa, no to też jesteśmy na jednym z głównych, na najwyższych miejsc. No i teraz pytanie jest takie, że w zasadzie nikt nie jest w stanie powiedzieć chyba, no przynajmniej ja bardzo często pytam posłów opozycji o to, ile w Polsce pracuje sędzia, bo być może to jest też tak, że państwo mówią, procedury trzeba zmieniać. Pewno tak, ale być może trzeba skłaniać również, może po prostu sędziowie są, przynajmniej część sędziów jest mało efektywna i mało wydajna w swojej pracy. Dobrze, to ja się znowu odwołam do rozmowy z tym kolegą sędzią, który mówi tak, u nas w Polsce jest 10 tysięcy sędziów, we Francji jest 7 tysięcy sędziów z kawałkiem i on mówi, ale to nie jest żaden argument, ponieważ we Francji jest 3 razy więcej referendarzy sądowych niż w Polsce, którzy właśnie rozpatrują te drobne sprawy. A więc dla tych 7 tysięcy sędziów pozostają już te sprawy bardziej skomplikowane. Gospodarcze, poważne sprawy karne i tak dalej. I o tym rozmawiajmy. A że jest przewlekłość, wie pani. Ale wie pan, przepraszam, no pan się powołuje na rozmowę z jednym sędzią. Ja mogę się powołać na rozmowę z innym sędzią, który z kolei mówił coś zupełnie innego, że to właśnie asystenci sądowi w Polsce są tak w sposób kompletnie, ja użyję tego słowa, idiotycznie używani przez znaczną część sędziów, że w gruncie rzeczy to właśnie ten system, sędzia-asystent, powoduje przewlekłości. No ale pan powie jedno, powoła się na jednego sędziego, ja powołam się na drugiego, ale my nie mamy całościowego obrazu. Dobrze, to przeprowadźmy debatę i zajmijmy się tym, co tak naprawdę powinien robić asystent sędziego, a nie zajmujmy się tym, że sędzia ma wyliczać, do jakich stowarzyszeń sędziowskich przynależy. Przepraszam, we Francji musi. Co jest odczytywane. Ale we Francji musi. Pan się powoływał na przykład francuski. No dobrze. Szybko orzekają i mogą wyliczyć. Dobrze, no ale ja odnoszę wrażenie, że to rozwiązanie też muszą. Służy temu. No dobrze, ale to jest stała metoda Prawa i Sprawiedliwości. Nie, i jak widać pani, nie, wybierania z każdego modelu wymiaru sprawiedliwości jest, jednej rzeczy nie, i robienia pewnego zalepku. Bo pan mówi, że we Francji sędziowie bardzo szybko orzekają, a pan mówi, że tutaj będą zajęci pisaniem, w ilu stowarzyszeniach działają. Nie, nie. No przepraszam, na to ja nie co, mówię, w kilkuset stowarzyszeniach nie, ja działają, nie mówię, że będą, dwa zdania napiszą ja nie mówię, że będą i zajęci. Czas będą trafić. Ja tylko znając Prawo i Sprawiedliwość, nie tylko z tego, że obserwuję przez ostatnie 4 lata, ale także z tego, że 8 lat byłem w Prawie i Sprawiedliwości i głośno o tym mówię, to ja po prostu uważam, że to oczywiście wypisanie sędziom, do jakich stowarzyszeń należą, zajmie 2 minuty. Ale to jest, że tak powiem, pewne pogrożenie palcem, powiedzenia, a przyglądamy się wam, towarzyszu. A ja przypominam, że gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest pan senator Jan Filip Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie oraz w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki. My rozmawiamy dalej. Panie senatorze, Instytut Yad Vashem ubolewa nad tym, wysłał taki list tym ubolewaniem, że podczas forum, Światowego Forum Holokaustu doszło do manipulowania i zniekształcania historii Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście dobrze, że się tego typu oświadczenie pojawia, aczkolwiek nie wiem, czy to oświadczenie jest do końca wiarygodne, no bo jeżeli jest tak, że
Instytut Jan Waszemu udostępnił teren Instytutu i budynek Instytutu panu Wiaczesławowi Moszekantorowi, no to można było to w bardzo prosty sposób sprawdzić, kim jest pan Wiaczesław Kantor, i można było, prześledziwszy jego poprzednie działania i inicjatywy, zorientować się dość prosto, w jaki charakter może mieć to przedsięwzięcie i czemu to przedsięwzięcie nie, dobrze, może ja służyć, rozumiem, że pan prawda? Się zastanawia, jakie są intencje, czy one są szczere, czy nieszczere kierownictwa Instytutu Yad Vashem, ale ja pytam bardziej o coś innego, bo bez względu na to, co tam ci ludzie mają w sercu i w głowie, to takie oświadczenie z jakiegoś powodu czuli się zobowiązani wydać. I teraz pytanie jest w kontekście decyzji pana prezydenta, krytykowanej na przykład przez panią Małgorzatę Kidawę-Błońską. Przypomnijmy decyzję pana prezydenta, który uznał, że w tej sytuacji i na tych warunkach nie będzie Polska reprezentowana przez głowę państwa podczas tego forum. I czy to nie jest również dowód na to, że no, polska dyplomacja poradziła sobie z tą sprawą, skoro Yad Vashem musiał, zdaje się, że musiał taki, z jakichś powodów, rozumiem, że presji, nacisków, wydać takie oświadczenie. Ja o tym mówiłem już wielokrotnie i powtarzam to jeszcze raz. To była taka sytuacja, w której tak naprawdę nie było dobrego wyjścia. Może właśnie było i może pan prezydent Andrzej tutaj je podjął. I ja uważam, że pan prezydent, mając do wyboru dwa wyjścia niedobre i nie mając do wyboru wyjścia dobrego, wybrał, że tak powiem, rozwiązanie najmniej złe. No i w moim przekonaniu, jeżeli to jest tak, że ja mam do wyboru dwa złe rozwiązania i wybieram mniej złe, to wybieram dobrze. No nie, ale uważam, panie senatorze, przepraszam, czy to było złe rozwiązanie, czy po prostu sama impreza, tak to nazwę, wydarzenie było złe, bo to jest coś zupełnie innego. Wydaje się, że po tym wszystkim, co nastąpiło, po wszystkich wypowiedziach różnych najważniejszych przywódców światowych, no to jednak pan prezydent wybrał dobre rozwiązanie, a wydarzenie, które się odbyło, było złym wydarzeniem. Ale to jest co innego. Ale proszę pani, to, że to wydarzenie było wydarzeniem złym, chociażby w kontekście tego, kto je organizował, znaczy jest rzeczą oczywistą, tak? Pytanie tylko było takie, czy jeżeli my mamy przekonanie o tym, że Holokaust w największym wymiarze dokonał się na terenach polskich, a była to impreza z udziałem głów państw i dotyczyła kwestii Holokaustu, to stawało przed nami pytanie, czy nieobecność pana prezydenta nie zatrze w szerokiej opinii publicznej tego przekonania i tego faktu historycznego, że największe ofiary czasu Holokaustu, że tak powiem, zostały poniesione na ziemiach polskich i zostały dokonane oczywiście rękami niemieckimi, tak? Ale że to jednak my jesteśmy tą ziemią, tym krajem, na którego terenie tych ofiar było najwięcej. I pytanie, jeśli pan prezydent nie występuje na takiej imprezie, w takim otoczeniu, bo tu mniej chodzi, powiedziałbym, oczywiście chodzi o organizatora, ale mniej chodzi o to, co się na tej imprezie odbywa, a bardziej pewne... A może przede wszystkim chodzi o to, co pan prezydent może zrobić, bo jeżeli nie może się wypowiedzieć, to po prostu siedzi w którymś tam rzędzie, być może nawet w pierwszym, i mówiąc szczerze, pokornie słucha w imieniu nas wszystkich. No więc ja na to odpowiadam jeszcze raz. Ta impreza była tak sformatowana, żeby nie dać panu prezydentowi dobrego wyjścia. Pan prezydent musiał się jakoś, że tak powiem, w tym odnaleźć i uważam, że w tej trudnej sytuacji z tych rozwiązań, które miał, tych decyzji, które mógł podjąć, wybrał stosunkowo najlepszą. Panie senatorze, była polityk, chyba tak to już należy nazwać, bo zdaje się, że tu duże zamieszanie jest Platformy Obywatelskiej. Pani Julia Pitera mówi, że nie da się bronić systemu sądowego w Polsce i Platforma Obywatelska przede wszystkim mówi o Platformie Obywatelskiej. Jej zdaniem wybrała złą strategię. A jak pan na to patrzy w kontekście też tej wypowiedzi konkretnej osoby?
No proszę pan, ja mogę... Bo zdaje się, że Polskie Stronnictwo Ludowe trochę zaczyna zmieniać strategię w sprawie no, debaty na temat przyszłości wymiaru sprawiedliwości, bo państwo zaczęli zauważać jednak mankamenty i problemy. Nie, proszę pani, ja mogę pani najpierw powiedzieć tyle. No. Ja te mankamenty pewne zauważam od lat, podeprę się takim przykładem. Mój ojciec w 2002 roku startował na prezydenta Poznania. Wtedy w kampanii wyborczej doszło do sporu między dwoma dziennikarzami, ówczesnym dziennikarzem Gazety Wyborczej i ówczesnym szefem telewizji polskiej w Poznaniu. To był rok 2002. Mój ojciec był przesłuchiwany po raz kolejny w tej sprawie w roku 2017. Jedna ze stron tego sporu zdążyła już umrzeć. Trudno oczekiwać, żeby po 15 latach człowiek, który ma ponad 80 lat, mój ojciec, pamiętał te szczegóły tego sporu, prawda? A jednak ta sprawa jest dalej prowadzona. Myślę, że strony, no jedna nie żyje, już zapomniały tak naprawdę o tym, o co poszło, że poszli do sądu. Więc problemy w sądownictwie oczywiście są. No, mogę pani podać inny przykład. No, pan... Ale wie pan co, to nie, to zróbmy inaczej. Ja pana w takim razie zapytam i poproszę o komentarz do bardzo konkretnego przykładu, bo półtora tygodnia temu Sąd Najwyższy, przynajmniej część składu Sądu Najwyższego wydała taką uchwałę, że wedle której nie ma Izby Dyscyplinarnej, wyroki, które wydała ta Izba wcześniej, się nie liczą. Wiemy, że jest inna decyzja Trybunału Konstytucyjnego, ale już o to nie chciałabym pana pytać. Chciałabym pytać o komentarz do jednej ze spraw, bo do tej pory Izba Dyscyplinarna skazała sędziów, wydała wyroki w sprawach sędziów, którzy po prostu dopuszczali się przestępstw kryminalnych. I wydała również wyrok w sprawie pewnej pani sędzi, a jej sprawa dyscyplinarna ciągnęła się 18 lat. 18 lat trwała sprawa dyscyplinarna w tym sądownictwie, nazwijmy to dyscyplinarnym, które istniało przed powołaniem Izby Dyscyplinarnej. 18 lat. No to ja bym powiedział tak, to jest mniej więcej podobna sprawa do tej, jak ja przed chwilą pani opowiadałem. To jest dowód na przywlekłość postępowania. No tu nie, jest... no, ale przepraszam, panie senatorze, no, chce pan powiedzieć, że sądy dyscyplinarne wcześniej były tak zawalone sprawami? Nie. Jak mi pani pozwoli dokończyć, to ja pani powiem. Mamy dosłownie chwilę, dobrze, więc proszę. Uważam, że tu jest dodatkowa niestosowność, że to dotyczy sprawy dyscyplinarnej sędziego. Ona powinna zapaść stosunkowo szybko. Ja nie twierdzę, że nie powinno się, że tak powiem, prawie dwie dekady dyscyplinarnych spraw wszczynać, natomiast nie przez tą izbę, która jest w sposób wadliwy ukształtowana. I jeszcze jedno chcę powiedzieć. Dzisiaj jest tak, że ale to przed tą izbą pan miał właśnie takie sprawy. Sekundkę, że przeciętny Kowalski z tej dyskusji już tak naprawdę nie wie, kto ma w tej dyskusji rację. I moim zdaniem nie mam na to wielkich nadziei, ale podtrzymuję postulat Polskiego Stronnictwa Ludowego, że w sprawie sądownictwa trzeba po prostu w Polsce spróbować usiąść do okrągłego stołu. My ten postulat zgłaszamy. Czy on będzie podjęty przez inne ugrupowania polityczne? Jestem tutaj człowiekiem małej wiary, choć generalnie wiary mi nie Kiedy brakuje. Startuje kampania lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego? Kampania prezydencka oczywiście. To znaczy, wie pani, ja myślę tak, że prekampanię prowadzą już wszyscy kandydaci. To pan jasne, prezydent ale Dunaj, oficjalnie. Oficjalnie pierwszy termin był 8 lutego, czyli jutro, z jakichś powodów formalnych. Będziemy wiedzieli, kiedy tak naprawdę ta kampania wystartuje, za czas jakiś, kiedy będzie to inauguracyjna konwencja. Ja rozumiem, że skoro miała być 8 lutego, no to przesunięcie może być tygodniowe, dwutygodniowe, ale z całą pewnością nie miesięczne. Jakiś czas temu jeszcze, dosłownie kilka dni temu, pojawiały się w mediach takie sugestie, że być może cały czas w grze i przez niektórych polityków rozważany jest taki wariant, który swego czasu, zdaje się, Donald Tusk był patronem, żeby IPP miało takiego wspólnego kandydata, czyli wspólny kandydat PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Myśli pan, że ta sprawa jest już absolutnie zamknięta, skoro Małgorzata Kidawa-Bołońska powołała swój sztab? Jeżeli tym wspólnym kandydatem byłby Władysław Kosiniak-Kamysz,
Ja bym się oczywiście z tego cieszył. Natomiast ja myślę sobie tak, znaczy tu być może... To ostatnie zdanie. Dobrze, być może ten pomysł wraca, dlatego że wydaje mi się, że start kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej po prostu nie był szczęśliwy. I stąd są, myślę, te rozważania, które dla PSL-u i dla Władysława Kosiniaka-Kamysza są dobrymi rozważaniami. A gościem Sygnałów Dnia był pan senator Jan Filip Libicki, senator Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.